Szanowni Państwo, jesteśmy już w drugiej połowie kwietnia. Po gorącym, upalnym początku kwietnia przyszło zimno. Na dworze jest dość ponuro, no ale taki jest kwiecień. Kwiecień, plecień co przeplata, trochę zimy, trochę lata. Kończy się ten tydzień. Tydzień kolejny tydzień bardzo ważny. Drugi tydzień kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów, ale też tydzień, który przyniósł ogromnie wiele wydarzeń zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych, tych w szczególności związanych z bezpieczeństwem Polski. Wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy u pana prezydenta Donalda Trumpa. No ciekawe, choć nieco zaskakujące i nieco niepokojące mimo wszystko zapowiedzi ambasadora Republiki Federalnej Niemiec. Mamy również wydarzenia związane z kolejnymi tygodniami rządów Tuska. Zwolnienia, 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 bezrobocie. To wszystko w tym podsumowaniu tygodnia serdecznie Państwa zapraszam. Efekt rządów Tuska. To nie przypadek, że kiedy Tusk dochodzi do władzy, zaczyna się bezrobocie. Że kiedy Tusk przychodzi do władzy, gospodarka nie rozwija się tak, jak powinna i nie generuje miejsc pracy. Efekt rządów Tuska po tych czterech miesiącach to około 4,5 tysiąca zwolnionych pracowników, zwalnianych pracowników. To są niestety yy, bardzo niepokojące sygnały, to są niestety bardzo przykre informacje dla pracowników w wielu miejscach w Polsce. Choćby Płock, gdzie kilkaset osób będzie zwolnionych z pracy, czy jest zwalnianych z pracy w fabryce dżinsów. Choćby Olsztyn, i Warmińsko-Mazurskie, gdzie jest wielki niepokój, jeśli chodzi o dalsze losy pracowników produkujących opony. Inne miejsca, które są zaznaczone na tej mapie. Panie Tusku, proszę odejść. Kiedy Pan jest u władzy, Polacy zawsze mają problem z pracą, zawsze mają problem z płacą. Kiedy PiS wraca do władzy, gospodarka się rozwija, a bezrobocie spada do najniższych możliwych notowanych wskaźników. Taka jest niestety rzeczywistość, taka była rzeczywistość rządów Tuska wówczas kiedy rządził od 2007 do 2014 roku i taka jest rzeczywistość dzisiaj. Przypadek nie sądzę, bezpieczeństwo ponad wszystko. To, co się dzieje na Ukrainie, wcale nie przestaje nas zajmować, co więcej, jest coraz więcej niepokoju z tym związanych. To, co się dzieje w Izraelu, w Palestynie, w Iranie, to jest jedna wielka beczka prochu, która niestety jest wielkim niebezpieczeństwem dla całego świata, w tym w szczególności dla Europy. Dlatego tak ważne są wszystkie wydarzenia, które związane są z naszym bezpieczeństwem. I tu na plan pierwszy wysuwa się w tym tygodniu deklaracja ambasady Republiki Federalnej Niemiec i deklaracja po spotkaniu generała Kukuły, szefa sztabu generalnego naszego, z szefem Bundeswehry. Oto co czytamy w tweicie Bundeswehry konkretne projekty współpracy wojskowej, ale co więcej, Republika Federalna Niemiec przejmuje odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. My sobie bardzo cenimy kontakty z Republiką Federalną Niemiec. To jest nasz podstawowy partner gospodarczy, to jest nasz sąsiad, z którym rozwijamy nasze dobre, poprawne relacje od lat. Ale czy rzeczywiście nam potrzebne są deklaracje, że Niemcy będą przejmować odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO? Niemcy, które osłabiały swoją pozycję militarną przez całe dekady. Dość powiedzieć, że pani von der Leyen nawet była ministrem obrony narodowej i jak to się skończyło, to wiemy. No i mamy Polskę, która rozwija a przynajmniej rozwijała do czasu, kiedy pan premier Mariusz Błaszczak zarządzał Polską Obroną Narodową, Ministerstwem Obrony Narodowej. Polska rozwijała się najszybciej w Europie i w sposób bardzo błyskawiczny, także na tle świata, rozwijała swoje możliwości obronne. Zwiększyliśmy armię o 100 tysięcy, powstały nowe jednostki wojskowe na wschodzie Polski i potężne pieniądze, potężne pieniądze inwestowane w sprzęt, najnowocześniejszy sprzęt Wojskowe, a przy tym potężna również pomoc dla Ukrainy, polska pomoc. I to również dzięki Polsce Niemcy w końcu się wzięły do roboty i Unia Europejska, żeby tej Ukrainie pomagać. Pamiętamy pierwsze tygodnie wojny rosyjsko-ukraińskiej, napaści Rosji na Ukrainę, kiedy Niemcy oferowały 5 tysięcy hełmów i żadnego innego sprzętu. Czy to dobrze, że teraz te same Niemcy mówią, że przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO? Drodzy Niemcy, szanowni państwo z Bundeswehry. Świetnie, że będziemy współpracować. Ale ta odpowiedzialność to przede wszystkim Stany Zjednoczone. Polska nigdy nie przestanie inwestować w swój sojusz strategiczny z najważniejszym członkiem NATO, jakim są Stany Zjednoczone. Jakoś sobie ciężko wyobrażam żołnierza niemieckiego, który na Bogu będzie bronił niepodległości państwa polskiego. Nawiasem mówiąc, niedawno, bo kilkadziesiąt lat temu też tu byli ci żołnierze, jakoś mieli inne cele i inne zadania z tym związane. Ale to jest historia, okej. Okay. Wywołaliście drugą wojnę światową, jesteście za nią odpowiedzialni. Nie ponieśliście za to pełnej odpowiedzialności, nie zapłaciliście nam nawet jednego złamanego grosza reparacji za wielkie straty, które wyrządziliście w Polsce. Cieszymy się z waszego sojuszu, ale to Stany Zjednoczone są gwarantem na ile to jest możliwe naszego bezpieczeństwa, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, silnej polskiej armii rozwijającej się, jeśli Kosiniak-Kamysz dalej nie będzie zatrzymywał zbrojeń, jeśli Kosiniak-Kamysz i Stusk dalej nie będą powstrzymywać tych zbrojeń, które na wielką skalę rozpoczął pan premier Mateusz Borawiecki, pan premier Mariusz Błaszczak, pan premier Jarosław Kaczyński. Jeśli tego nie będzie powstrzymywał, to silna polska armia, zmodernizowana na skalę największą w Europie, z sojuszów z najlepszym, najważniejszym członkiem NATO Stanami Zjednoczonymi to jest nasza gwarancja przy współpracy z Niemcami. My tej współpracy chcemy, wszak wszyscy jesteśmy członkami NATO. I w tym kontekście niezwykle ważna wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy w Nowym Jorku. Niezwykle ważna wizyta w Kanadzie. Ale zaczął właśnie od Nowego Jorku, gdzie spotkał się z jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem, na prywatnym spotkaniu. Spotkaniu towarzyskim, ale niezwykle przyjaznym. Widzieliśmy zdjęcia z tego wydarzenia. Widzimy je teraz również na ekranie. To niezwykle ważne, że człowiek, który jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. A jednocześnie faworyt wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych już w tegorocznych wyborach spotyka się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w tak przyjaznej atmosferze i wypowiada słowa, które są niezwykle ważne. Zawsze będziemy stać za Polską, zawsze będziemy wspierać Polskę. Tak się buduje te najważniejsze sojusze. Oczywiście miejscowi którzy nie mają pojęcia o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo państwa polskiego, bo współpracowali z Niemcami, którzy współpracowali z Rosją przez ostatnie dekady. Mówię o Tusku, mówię o Komorowskim, mówię o Cimoszewiczu. Wyśmiewają wizytę Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Śmiejcie się, wasze śmiechy nas w ogóle nie interesują. Jeśli Donald Tusk, premier dzisiaj Rzeczypospolitej Polskiej, mówi, że Donald Trump, który za chwilę prawdopodobnie może być prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest politykiem antynatowskim i prorosyjskim. Panie Donaldzie, Tusku. To pan jest politykiem prorosyjskim. To pan realizował politykę resetu rosyjskiego. Notabene, zobaczcie państwo, że te okupacyjne władze telewizji polskiej natychmiast usunęły wszystkie filmy związane z resetem rosyjskim i polityką resetu Donalda Tuska. To pan wspierał Niemców w uzależnianiu Europy od rosyjskich surowców, od rosyjskiego gazu. To pan wspierał Merkel również w tym dziele budowania Putina, bo Putin sam się, sam się nie zbudował. I pan mówi o. Donaldzie Trumpie, że on jest prorosyjski, albo pan mówi, że on jest antynatowski. Dlaczego? Bo wymaga od Niemców i od wszystkich bogatszych od nas krajów, żeby inwestowali chociaż 2% swojego PKB zbrojenia. NATO to nie jest klub wzajemnej adoracji. NATO to jest związek państw, które zobowiązały się do wspólnej obrony przeciwko agresji na którekolwiek z tych państw. Ale żeby bronić się wspólnie przeciwko agresji, to trzeba modernizować swoją armię, rozwijać ją w tych niepokojących czasach. I Donald Trump właśnie o tym mówił, panie Donaldzie Tusku. Donald Trump mówił, jeśli które z państw nie będzie inwestowało tyle środków i do czego się zobowiązało, czyli co najmniej tych 2% PKB, a prezydent Andrzej Duda słusznie mówi, teraz trzeba 3% PKB, to niech nie liczy na rychłą pomoc Stanów Zjednoczonych. Polska, dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości, Inwestuje, przynajmniej na razie, jeśli tego nie cofniecie, panie Tusku, panie Kosiniaku-Kamyszu, inwestuje prawie 4% PKB. I dlatego Donald Trump tak ceni Polskę i tak ceni wszystkie kraje natowskie, które rzeczywiście poczuwają się do wszystkich obowiązków wynikających z członkostwa w NATO. Bo to nie jest tylko przywilej. To są obowiązki i Donald Trump do tego wzywa. To nie jest polityk antenatowski. To jest polityk pronatowski. Dlatego świetna wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy w Nowym Jorku, świetne relacje z Donaldem Trumpem, który prawdopodobnie będzie prezydentem na następną kadencję. Oby tak dalej. Ten tydzień to również kolejny Jońskiego. Dwa dni pan Joński zorganizował na posiedzenie Komisji Śledczej. Byłem pierwszego dnia, drugiego dnia miałem obowiązki poselskie. Tutaj, w terenie, wszak trwa również druga tura wyborów, będzie miała miejsce w niedzielę, o tym za chwilkę. Są też obowiązki poselskie, które przecież nas zgromadzą w naszych biurach, w naszym, na naszym terenie. No ale pierwszego dnia byłem i przesłuchiwaliśmy. Przesłuchiwaliśmy między innymi pana ministra Łukasza Szumowskiego. Co wyszło z tego przesłuchania? To co wiemy od czterech lat. To co wiemy od czterech lat. Gdyby Senat rzeczywiście procedował ustawę z 6 kwietnia, tak jak procedował ustawę z 31 marca. To swobodnie można by było przeprowadzić wybory korespondencyjne. Wiedzieliśmy, że pan minister Łukasz Szumowski był w trudnym położeniu niezwykle trudnym, bo przecież był ministrem zdrowia, którego zastała pandemia koronawirusa. Podejmowała bardzo niepopularne decyzje. Ale nie mogła tego zrozumieć m.in. pani Felix, która zarzucała Łukaszowi Szumowskiemu, że zamknął lasy, a nie odwołał wyborów. Nie była w stanie pojąć, Pani Felix, że z przepisu artykułu 46 ustawy z 2008 roku tej, która przeciwdziała chorobom zakaźnym i daje kompetencje ministrowi zdrowia również do wprowadzania stanu epidemii i ograniczania wolności i praw z tym związanych, żeby nie rozprzestrzeniała się choroba zakaźna, z tych przepisów wynika możliwość, właśnie taka jak zamykanie lasów, nawet jeśli jest niepopularna, ale nie ma tam podstawy prawnej do odwoływania wyborów i zakazywania przeprowadzania wyborów. Tego nie mogła zrozumieć, dlatego musiałem wyjaśnić, na czym polega różnica między lasem a wyborami. Zobaczcie Państwo. Ja poprzedniczka bez używania nazwisk zadawała Pana pytanie o to, że i zarzuty Pan ustawiała, że Pan ograniczył wejście do lasu, a nie ograniczył a nie ograniczył możliwości przeprowadzania wyborów. Proszę powiedzieć Panie Profesorze i przepraszam za tak trywialne pytania, to wyjaśnilibyśmy do końca opinii publicznej. Czy Pana zdaniem, czy pana zdaniem można przeprowadzić... W Polsce wybory korespondencyjne nie udając się w związku z tym każdy wyborca nie udaje się do lokalu wyborczego tylko z domu oddaje swój głos, czyli zwykłe wybory korespondencyjne. Czy jest to możliwe fizycznie, czy nie? Teoretycznie taka możliwość istnieje. W końcu na tym polega korespondencja. Czy to jest organizacyjnie możliwe? Nie mam najmniejszego pojęcia. Jasne. A czy można pójść korespondencyjnie do lasu? W telewizorze. Bardzo w dziękuję. Nie mam więcej pytań. Udowodniłem również w czasie trwania tego przesłuchania pomimo różnych przeszkód stawianych znów przez pana Jońskiego, że to właśnie Platforma Obywatelska, to Borys Budka, którego oni konsekwentnie nie chcą poważna świadka, przeciwstawiał się koncepcji pana ministra Łukasza Szumowskiego przeniesienia wyborów o dwa lata. Bo pan minister Łukasz Szumowski słusznie twierdził, że za dwa lata będzie po pandemii, będą już szczepionki, będzie z dużo bezpieczniej, można było to zrobić, tylko do tego trzeba było zmiany konstytucji. Dwóch trzecich w Sejmie i bezwzględnej większości w Senacie. Bez platformy tego się zrobić nie dało. Udowodniłem i pokazałem, że Borys Budka miał zupełnie inne plany. Był przeciwny przeniesieniu o dwa lata, za to proponował przeniesienie wyborów o rok. Udowodniłem, że rok po maju 2020 roku wybory odbywałyby się w katastrofalnej sytuacji, kiedy zgonów było 50-krotnie więcej, aniżeli właśnie wówczas w 2020 roku, a zachorowań każdego dnia było wielokrotnie więcej niż właśnie w maju 2020 roku. Posłuchajcie Państwo sami. Jeśli chodzi o yy, maj 2020, 21 roku 21 roku to wówczas mieliśmy 3098 nowych zakażeń i 245 zgonów dziennie. A jeśli chodzi o maj 2020 roku, kiedy miały być organizowane tak bardzo kwestionowane przez tych państwa wybory, to mieliśmy tych zakażeń zaledwie 158 dziennie i zaledwie 4 zgony. To jest wielokrotnie więcej. Wtedy, kiedy pan Budka sugerował przeprowadzenie wyborów w maju 2020 roku, kiedy miały być przeprowadzone te wybory korespondencyjne, tych zgonów było 50-krotnie mniej niż wówczas, kiedy chciał to zrobić pan Budka, który nie zgadzał się wraz z klubem parlamentarnym, do którego należał również pan Jański i pani Filiks, na przeprowadzenie wyborów za dwa lata wedle rekomendacji pana ministra. Przed nami druga tura wyborów. Niedziela, podczas której, w czasie której. Będziemy wybierać prezydentów, wójtów, burmistrzów na kolejne 5 lat. To niezwykle ważne. Pamiętajcie Państwo, trzeba pójść na wybory w Puławach, w Bychawie, w Bełżycach, w Zamościu, w Lubartowie, w Elblągu, w wielu innych miastach, miejscowościach, gminach, gdzie trzeba postawić na prezydentów, wójtów, burmistrzów, którzy będą bezpiecznie prowadzili szkoły. To właśnie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci są organami prowadzącymi szkoły, podstawowe szkoły średnie. To oni decydują o tym, co tam się dzieje. Przy ideologizacji, która grozi, a nawet już nie tylko grozi, tylko postępuje w polskich szkołach, przy próbie zamachu na polską edukację i równania do mniejszego, osłabiania polskiej edukacji, to właśnie oni, nowi prezydenci, nowi burmistrzowie, nowi wójtowie będą mieli odpowiedzialność za bezpieczeństwo edukacji naszych dzieci, naszej młodzieży w szkołach. Postawcie na tych, którzy gwarantują normalność w szkołach, a nie lewactwo, ideologizację i upolitycznienie szkoły. Postawcie na prezydenta Wnuka w Zamościu, postawcie na prezydenta Wicika w Puławach, postawcie na panią burmistrz Krzyżak w Bychawie, na panią burmistrz Kaznowską w Bełżycach, na pana burmistrza Małyskę w Lubartowie i w wielu innych miejscach. Postawcie na Andrzeja Śliwkę w Elblągu, jeśli chcecie. Chociażby bezpieczeństwa edukacji waszych dzieci, waszej młodzieży, tam w tych wszystkich miastach, o których mówiłem. Idźmy na wybory i zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci, naszej młodzieży. Przyszły tydzień to posiedzenie Sejmu. Przyszły tydzień to. Kolejna pewnie komisja śledcza. Przyszły tydzień to kolejne wydarzenia bardzo ważne. Będziemy również te wydarzenia podsumowywać już za tydzień w piątek. Serdecznie Państwa zapraszamy.